na modlitwa w dzień, który tutaj w tej parafii, w diecezji jest obchodzony nie tylko jako Międzynarodowy Dzień Chorych, już po raz 26. Taka formuła jest przeżywana, ale tutaj jest święto patronalne, czyli uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej z Lourdes. I przychodzimy tutaj także jako ludzie słabi, bo ten dzień przypomina nam o takiej stronie jakby naszego życia, która daje o sobie znać właściwie codziennie. Chyba się nie znajdzie pośród nas osoby, która by mogła tak z ręką na sercu powiedzieć: ja nie mam nic wspólnego z chorobą. Nawet nie wiem, co to takiego jest. My z wielką jakby ufnością patrzymy na tę tajemnicę Bożego zwycięstwa nad naszą słabością poprzez cierpienie krzyża. I chcemy się niejako do tego krzyża przytulić. Pomagamy dźwigać krzyż Chrystusowi, a On pomaga dźwigać nasz krzyż. I co więcej, my patrzymy ze zdziwieniem, że to dźwiganie, to ujarzmianie cierpienia, choroby, niedołęstwa, niemocy nie tylko zdejmuje z nas jakiś ciężar nie do pokonania, ale zauważamy, że my możemy przez to wypraszać łaski, które mogą stać się ogromną przyczyną do tego, że będziemy budować Królestwo Boże. I wtedy problem choroby, problem dźwigania tego ciężaru jest zupełnie inny. Matce Bożej, tej z Lourdes, o której mówimy, uzdrowienie chorych, wszystkie te sprawy, o których dzisiaj mówimy, polecamy.